Do zdarzenia doszło 30 grudnia. Operator telefonu alarmowego około godziny 2 w nocy otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który niszczy młotkiem automaty do gier w lokalu na jednej z ulic Lwówka Śląskiego. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Po krótkim pościgu 45-latek został zatrzymany i obezwładniony. Mężczyzna, uderzając młotkiem, rozbił jedną z maszyn. Dodatkowo ukradł pieniądze przebywającym tam osobom. Sprawca, mieszkaniec Lwówka Śląskiego, został osadzony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora i sądu.